Witam. Dzisiaj prezentuję gołąbki, które wygrał pan Dariusz. Otóż co tydzień bawimy się w typowanie zwycięzców na słonecznym gołębniku. Przypominam, że słoneczny gołębnik to jest profesjonalna sprzedaż gołębi pocztowych. Specjalizuję się w sprzedaży szybkich gołębi. Trzon hodowli zakupiłem z linii Stickelbaut, Jansen i Jan Arden. Dlatego, ponieważ te gołębie są odporne na hodowlę krewniaczą i idealnie nadają się na krzyżówki. Hodowcy kupują, wzmacniają swoje hodowle, oświeżają, budują jako fundament hodowli, zwyciężają pierwsze nagrody. Stąd duże zapotrzebowanie. Równocześnie moja hodowla uczestniczy w lotach, by na bieżąco selekcjonować, by ten towar, który udostępniam hodowcom, był jak najlepszej jakości. I tak, w dalszej części klipu zobaczymy typowanie na lot czwarty, 340 km, Bad Hersfeld, a dzisiaj pokażę gołąbki, które zdobył, dobrze typując, pan Dariusz. I tak, zazwyczaj jest to jeden gołąbek, ale poprzez rozmowę telefoniczną, jeśli respondent jest kulturalny, ma zapał do hodowli, wówczas skłonny jestem coś dorzucić. I tak, to jest gołąbek 1391, już mamy kartę własności przygotowaną i już wkładamy go do estetycznego pudełka. I tak jak wstępnie zaznaczyłem, drugim gołąbkiem będzie wyżymacz, czyli klasyczny zamiatacz kilometrów. A więc to jest specjalny gest dla jego dzieci, dodam, że 1638, tak, dodam, że pan Dariusz ma dwójkę dzieci, które również wspomagają go mentalnie w hodowli gołębi pocztowych. Do tych dwóch gołąbków dodam karty własności. Karta własności to jest dowód osobisty gołębia. Natomiast czym jest rodowód? Rodowód to są listy konkursowe z wynikami. Nie ma czegoś takiego jak rodowód z opisem dziadków, pradziadków, koloryzowanie ich wyczynów. Dopiero gołąb, który jest sprzedany, kupiony czy wyhodowany na własnym gołębniku, on swoim wyczynem lotowym ma rodowód, czyli listy konkursowe. Natomiast na kartach własności z tyłu można napisać rodziców, czy też linię, z jakiej się wywodzi. U Ryszarda jest to proste, ponieważ niebieskie to są żniwiarze, nakrapiane to są wyżymacze, a ciemne czy białolotki to są Ardeny. A więc karty własności, czyli dowód osobisty tych gołąbków, daje na dno skrzyneczki. Oczywiście wcześniej jest tam zamontowany papier falisty, który doskonale wchłania wilgoć. Te klatki profesjonalnie wykonane robi pan M. Barto z Reszela. I w tak estetycznej pudełeczku, które jest odporne na zgniecenia, z otworami, czyli humanitarna przesyłka, do tego pocztex i kurier jutro już doręczy te gołąbki do właściciela. A więc zapraszam do typowania na kolejne loty na słonecznym gołębniku, a nagrodą zawsze jest gołąbek lub dwa, za przesyłkę płaci odbiorca. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. A więc przystępujemy do typowania na kolejny lot, lot numer 4. Tutaj prezentuję grupę doskonałych gołębi, na których można typować, by ewentualnie zdobyć nagrodę w postaci gołąbka linii żniwiarzy czy też wyżymaczy. A więc jak widać, po sobotnim locie, locie trudnym, gdzie wiatr wschodni był prosto w dziób, gołębie poradziły sobie. Zwyciężył 588, który już dwukrotnie osiągnął pierwszą nagrodę. Również Brytyjczycy
zdali egzamin, zarówno 504, jak i 503, kapitalnie sobie poradzili w tym trudnym locie. A więc typujemy, kto pierwszy, ten lepszy. Do wygrania, przypominam, gołąbek linii żniwiarzy w tym pokroju, jak 309, który już na jednym locie zdobył pierwszą nagrodę. Kolejny doskonały żniwiarz, no czy 588, już dwukrotny zwycięzca. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik,